Dzień dobry. Witam Was dzisiaj na mapie Sewers 13, gdzie gram o nic. Mam wszystkie zadania porobione i nie muszę się tutaj starać o jakieś specjalne osiągnięcia. Mogę sobie grać dla przyjemności, a gram z klanowiczami. Będzie nas na mapie 3. Jak widać, gramy na jeden punkt, który jest położony po lewej stronie mapy, a ja swoim zwyczajem jadę dookoła, na kampę, na początku bitwy jak najwięcej czerwonych rozwalić. Będzie o tyle łatwiej, o tyle szybciej. No i są już pierwsze podświetlenia właśnie tam przy dojeździe na punkt A. Przede mną jest M18. Długo ten pocisk leciał, ale doleciał i mam zrobiony pierwszy frag. Próbowałem strzelać do teciaka, nie udało się. No, szukam następnych celów, które mogę sobie ustrzelić i niestety z tej pozycji jest trochę za daleko. Te podświetlenia są słabe. Na szczęście dla mnie stanąłem, przejechałem za osłoną z tych betonowych elementów. Strzelał do mnie nasz horn, no ale sam też zginął. Od respa wyjeżdżają już kolejni gracze, którzy wcześniej zginęli. Jest tutaj Tygrys H1. Jak on się ustawił? No przodem do mnie. Ja rozwaliłem jego, on rozwalił mnie. No szkoda. Po trzech fragach straciłem H1 i to tyle z zabawy nią. Teraz idzie Pantera F w grę, a że mamy stracony punkt, więc będę chciał sobie pograć z tamtej strony. Mam tutaj M4A2, jest jak Panzer 38. No trochę jest tutaj tych graczy do rozstrzelania. Jak pancerek stoi na górce, jest na nim podświetlenie, weszło w bok. Nie wiem, gdzie są nasi gracze. Jest nas malutko na mapie i to wszyscy tutaj blisko. Przy punkcie jest tylko jeden drużynowy. No i w tamtą stronę będę się starał dojechać jak najszybciej. Było przez chwilę podświetlenie na Challengerze. Trafienie krytyczne. M6 teraz wykończona. No i jadę dalej w stronę kapa. Pojawiło się podświetlenie na czerwonym właśnie przy punkcie. Jest jeszcze jeden, w tej chwili z tyłu są dwa za tą drogą. No a tutaj aż czterech było czerwonych, jeden zginął. Kolega schował się za domkiem. M4A2. No nic, tam nie bardzo chcę wyjeżdżać, bo to prosto pod ich lufy można szybko stracić pojazd. Czyli jadę dookoła od lewej strony, całkiem z boku. Będę chciał sobie tych czerwonych wystawić. No nie do końca się to udaje, bo mam ich praktycznie przed sobą. Cała nadzieja w tym, że będą się patrzyli na drużynowych. Jeden z nich zginął, więc jest szansa, że nie będzie się patrzył nikt na mnie. Mam bokiem M4. No i jest jeszcze T-34-85, trochę skontowany, ale też przyjął tego strzała. Wygląda na to, że w tej chwili mamy
Możemy wjeżdżać na kapa, przejmować. W górze był samolot, wolałem trochę nadrobić drogi, żeby się nie władować jemu jako cel. No i wjeżdżamy na punkt. Ja nie będę przejmował, wolę sobie porobić fragi. Drużynowy stoi na punkcie, niech sobie zarabia. No a ja mam już wyświetlenia, podświetlenia na pojazdach przed od respa strony. Tu jest komet. Nie trafiłem. No, całkiem sporo jest tych podświetleń. Padł krytyk na Emilu. Jest jeszcze flag 8-8. Tylko wpadają krytyczne i tylko trafienia. Nie bardzo udaje się zrobić cokolwiek więcej. Od boku coś do mnie strzela. No i robi mi uszkodzenia. W tej chwili muszę naprawić lufę, bo tym ostatnim strzałem popsułem ją całkowicie. Jeszcze dostałem następne uszkodzenia. No i nie ma teraz opcji. Naprawy są konieczne. Wyrzucam artylerię. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Strzela do mnie M18. Jest najbliżej mnie. Cały czas muszę robić naprawy, uzupełniać załogę. Zostało mi w tej chwili załogantów tylko dwóch. To jest trochę za mało, żeby walczyć skutecznie. M18 chyba będzie chciała mnie objechać. Następne naprawy. Padł kolejny krytyk. Jest komet, jest VK3002 i znowu krytyk. Na szczęście duże obrażenia na VC. No, czerwoni zaczynają ginąć, zaczynają znikać. Całkiem przyjemny strzał w sztuga. No i tym razem już udało się dokończyć naprawy. Pojazd ma jako taką sprawność, więc jadę do tej osiemnastki. Na hita. Jest ARL-44. Słabe to podświetlenie wyszło. Ale frag wszedł całkiem normalnie. Kolejne uszkodzenia, kolejne obrażenia i dokończył mnie niszczyciel PZ-4-70. Stracona FK i znowu muszę jechać od początku, tym razem Tygrysem E. Cały czas mamy przejęty punkt, niwelujemy naszą stratę. Nie widać żadnych czerwonych, ale są tam na pewno. Muszę teraz jak najszybciej wyjechać na jakąkolwiek miejscówkę, jakikolwiek przestrzał. Mam 12 bombowców do użycia, żeby zrobić atomówkę. Muszę zrobić jeszcze przynajmniej 3 fragi albo liczyć na hojność kajdzinów. Przy punkcie stoi dwóch naszych graczy. Mam nadzieję, że dadzą radę go obronić. Cały czas nie widać żadnego czerwonego pojazdu. Teraz dopiero pokazało się podświetlenie na M6. Był też drugi pojazd podświetlony, ale stąd go nie widzę. M6 jedzie na prawą stronę. Za chwilę powinna mi się tutaj pokazać do strzału. Trafienie krytyczne.
Jeszcze raz, jeszcze jedno trafienie, tym razem uszkodzony silnik będzie przez chwilę stała, czekała na kolejny strzał. Tym razem nic się nie wydarzyło. No i czwarty strzał, to jest frag. Jak się okazuje, to nie była M6, M4. No niestety mój podgląd jest tak słabej jakości, że trudno jest rozczytać te podpisy, a nie pamiętam wszystkich pojazdów, które mi się wyświetlają. Jest 13 bombowców, 14 po tym zniszczonym M4A1, jeszcze jeden. No i niestety straciliśmy punkt A. Teraz zostało nam bardzo mało paska. Czy zdążę zrobić ten frag potrzebny? No z miniaturki łatwo się domyślić, że jednak tak. Jest tutaj nasz horn. Krytyczne. Oczywiście jednym strzałem nie ma szans, żeby zniszczyć w tak ważnym momencie pojazd. Udało się odbić pocisk nasz horna i po tym strzale dostałem atomówkę. Było wolne niebo, puste, więc od razu uruchamiam nalot, żeby chociaż wylecieć przed zakończeniem bitwy. Udało się, no ale niestety, jak widać, właśnie straciliśmy cały nasz pasek. Bitwa już jest przegrana. Teraz już tylko sobie mogę tą bombkę wyrzucić. Niczego to nie zmieni, bo już jest po wszystkim. Okazuje się, że można sobie bombę atomową wyrzucić, zarobić na nią, a bitwę i tak przegrać. Grzybek ustawiony, a z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam jeszcze statystyki. Cześć!